Witam państwa najserdecznie. Nasz kolejny odcinek z serii Polska-Rosja powstał na kanwie najnowszej książki, którą, którego, której najważniejszym autorem jest pan profesor Andrzej Chwalba. Nomen々 książka ta po, ma w tytule Polska-Rosja, czyli w jakimś sensie nawiązuje, co dla mnie jest też pewną satysfakcją autorską, do do serii, której jestem autorem, która wychodzi od siedmiu lat, czyli serii Polska-Rosja. Czyli e, oczywiście nie jest to książka polemizująca z, z moimi tezami, natomiast e, w jakimś sensie e, potwierdza wagę problemu, który można nazwać właśnie w ten lapidarny sposób Polska-Rosja. E, chcę nawiązać, no, książka jest do wielu wątków na prawdopodobnie tej książki a warto nawiązać, do wielu tez warto się odnieść. Natomiast nawiążę dzisiaj do tezy podstawowej, stąd zresztą tytuł dzisiejszego, dzisiejszego felietonu, że się Rosji nie boimy. Tak, bo zaczyna się owa książka od stwierdzenia: Boimy się Rosji. Uważam, że jest to diagnoza nieprawdziwa. A potwierdzające te, tezy badania postawiam pod generalną wątpliwość, tak jak w ogóle nie pierwszy raz stawiam pod znakiem zapytania to, co jest tym tak zwanym przekazem medialno-politycznym na temat Rosji, stosunków polsko-rosyjskich. Tych wszystkich agresji, które tam jakoby są, przecież nawet w pewnym momencie mówiliśmy, byli tacy politycy, którzy twierdzili, że jesteśmy w stanie wojny z Rosją, mając stosunki dyplomatyczne, to są wszystko. Gdzieś jesteśmy w jakimś świecie, nazwijmy to urojeń. Urojeń, które nie są urojeniami. Ja już dawno przestałem wierzyć, że, że jesteśmy tam. Przy, uczestnikiem jakiegoś zbiorowego szaleństwa, że Polska to jest takie, taka francuska teza XVIII-wieczna, że my jesteśmy jakimś takim szaleństwem demokracji, że jest coś tak jak w postaci polskiego szaleństwa, że nas coś tam, gdzieś tam coś nas opęta, a my się potem nie możemy z tego opętania wyzwolić. To potem, jak się sprawdza te okresy naszego opętania, to się tam znajduje tak, tak, to nie są żadne teorie spiskowe, tam się znajduje jakichś płatnych agentów, którzy, którzy tam pieniążki dostali za to, żeby ogłupiać ten nasz, nasz, naszą opinię publiczną. No i co, na tym polega problem, że czasami im się to ogłupianie udaje. Większości im się nie udaje i właśnie chcę stwierdzić, że dzisiejsza teza, dzisiaj owa teza, która jest przez, między innymi przez autora książki potwierdzana o tym strachu, prawda, że my się tam tej Rosji boimy, i, i, która jest potwierdzana badaniami niezależnymi, które są od autora oczywiście, że tam te strachy są tam jakieś naprawdę, jest, jest typowym kolejnym zresztą w historii naszej przykładem do tego, co my wolimy współcześnie nazywać manipulacją. A tak naprawdę to nazwijmy to mistyfikacją. My się w ogóle Rosji nie boimy, że my się w ogóle niewielu rzeczy boimy. Ja już należałem do tego pokolenia, już jesteśmy zdecydowanie pokolenia schyłkowego, które już się nie bało. Pamiętam, kiedy krytykowaliśmy w czasie stanu wojennego, albo i tak w samym stanie wojennym, jako relatywnie bardzo młodzi ludzie na uczelni, w dyskusjach z udziałem uwaga, przedstawicieli ówczesnej partii rządzącej. To oni tych starszych, także koledzy koledzy wtedy byli mniej więcej w tym wieku, co ja teraz. Oni patrzyli się na nas z pewną niepokojem i pewnym podziwem. No i mówili nam, ale wy się, wy, się boi, wy się nie boicie, tak mówić. Przecież tam są te służby wszystkiego rodzaju, tam jakieś tam SB, prawda, może tam was pobić w ciemnej ulicy. Oni po prostu się jeszcze bali. Ja pamiętam pokolenie moich starszych kolegów, profesorów mojego wspaniałego uniwersytetu, yy, którzy pamiętali bardzo dobrze czasy przedwojenne, tak, bo się już nauczyli bać przed wojną, bo było państwem niezmiernie opresyjnym, brutalnym wobec przeciwników, sanacji. Nie, nie, nie przeciwników państwa polskiego, tylko tej kliki, która wtedy tej soldatezki tych trepów, która nami wtedy rządziła, to byli ludzie bezwzględni, nie, nie znali żadnych, nie mieli żadnych zahamowań, opisywane są i były opisywane i pewnie będą te przypadki, gdzie tam pobito albo skatowano, nie tamże polityka, profesora, skrytobójstwa i, i i, i, I terror stosowany przez ludzi władzy, żeby nie było wątpliwości, tego nigdy nie ukrywali, ich całkowita bezkarność była czymś czymś znanym i dobrze zapamiętanym. Potem przyszła okres okupacji niemieckiej, też terroru, potem okres stalinowski bezpośrednio po wyzwoleniu, też. Ten terror był, pamiętajmy, również ze strony przeciwników politycznych. Oni też się nie patyczkowali z ludźmi, którzy przeszli na stronę władzy, która siebie lubiła nazywać ludową. Tak, tak, ci ludzie znali strach, a już od pokolenia, które się mniej więcej urodziło w, w połowie lat 50., to już tego strachu nie było i tak jest do dzisiaj. My się nie boimy. Myśmy się wtedy nie bali Związku Radzieckiego i w ogóle nie, nie wielu rzeczy się w ogóle baliśmy, jeśli, jeśli były jakieś obawy, to były obawy przed wojną. Tak, tak, ona jeszcze była, w, nawet w takiej resztki świadomości tej wojennej, już w moim pokoleniu tego nie było, ale jeszcze w pokoleniu moich rodziców to była taka obawa, że może znowuż przyjść wojna, tam wtedy wykupywano. Gwałtownie wykupywano cukier i mąkę w sklepach, no bo robiono zapasy na wypadek wojny. Być może te strachy były wtedy nawet, nawet zasadne, ale poza nim poz baliśmy się utraty pracy, no w ogóle baliśmy się biedy. Zresztą to, to jest jeden z większych paradoksów. Żyliśmy w biedzie, ale ta bieda nam nie bardzo, ona wcale nie uważaliśmy ją za biedę. Uważaliśmy, że może być jeszcze większa bieda i tej biedy, i, i to na przykład była jedną z zalet tak. Dzisiaj tego w ogóle już nie wolno mówić, że zalet tamtego ustroju, że on nas chronił przed tą skrajną biedą, biedą, która na przykład wynikałaby z bezrobocia i utraty pracy, i która to po, po okresie międzywojennym ta, ten strach był i był przekazywany nam. Przez tych, którzy te przedwojnie dobrze pamiętali. A współczesne pokolenie, jeszcze to dużo młodsze, to pokolenie zrodzone w latach 70., -tych, 80., -tych, 90., -tych, a przecież mówimy już o pokoleniu urodzonym w tym wieku. Nie, my się już naprawdę niewielu rzeczy boimy. A już na pewno nie boimy się Rosji. To już w ogóle opowiadanie, że my się jesteśmy jacyś przestraszeni. Nie wiadomo zresztą czym mielibyśmy być przestraszeni, no bo przecież wszystkie nasza nawet taka zwykła, codzienna racjonalność podpowiada, że nie mamy żadnych konfliktów o charakterze terytorialnym, ludnościowym. W Rosji nie ma żadnych roszczeń terytorialnych, wobec Polski nie ma żadnej mniejszości, żadnych tutaj zielonych ludzików, nie wyślę tak przy okazji. Teraz eksploatowany jest ten obrazek zielonych ludzików, które zajęły Krym na rzecz Rosji. Ale przypomnę, że wzorzec nie jest rosyjski, tylko zielone ludziki ubrane w mundur Bundeswery pojawiły się w Jugosławii. Taki był kiedyś piękny, wspaniały kraj, który rozbito właśnie za niemieckie pieniądze. A pierwszymi państwami, które uznały takim, taką secesję takiej jednej z republik związkowych, to była. Chorwacja, to były Niemcy i Watykan. Uwaga, to byli ci autorzy tej secesji. Potem się to skończyło takim załamaniem tego kraju. Już go nie ma, mówiąc po prostu. A był to jeden, jeden z najpiękniejszych. To był najpiękniejsze państwo uni socjalistyczne, o zresztą pod tym względem wyjątkowo oryginalne, bo zbudowane na koncepcji państwa federacyjnego i samorządowego. I które zapewniało pokój w tym Kaukaz Kau Bałkańskim kotle, no, który ten pokój już go nie ma, bo skończył się razem właśnie z Jugosławią. I tam też, tam przyszły też zielone ludziki, więc przykład robi swoje, prawda? I to nie jest Rosja, nie jest autorem koncepcji zajmowania terenów wojnami hybrydowymi przy pomocy zielonych ludzików. Więc my się tych zielonych ludzików w ogóle nie boimy, nie boimy się, no w ogóle nie grozi nam żadna ani inwazja, ani... ani... Ani agresja. Te nasze, nazwijmy to solidarność nasza z Ukraińcami to jest taka bardzo płytka, a można nawet powiedzieć, trudno się jej doszukać, bo tam się nam przedstawia taką tezę, że tam jest jakaś agresja w Donbasie i my tam musimy być po stronie. No, kogoś tam mamy być, po stronie tych rządów. W Kijowie, które są no, dość wyjątkowo, znaczy nie dość wyjątkowo zresztą antypolskie w swojej retoryce i symbolice, już nie mówiąc o tym, że stawia się pomniki, no, ludziom, którzy odpowiadają za mordy na Polakach i za ludobójstwo, którego dopuszczono się, którego ci pod, można powiedzieć, pod. Patronatem, a często z rozkazu tych polityków, tak zwanych nacjonalistycznych, na Polakach z okre w okresie, że nie tylko na Polakach, na w ogóle bo byłych, znaczy wtedy jeszcze obywatelach no, państwa polskiego, którzy niekoniecznie mówili po polsku, a, a byli uznani za wrogów tego, co oni na tamci, przeciwnicy, nazywają samostyjną Ukrainą nie boimy się tych, tych, nie wierzymy w to, że ta jak, jakoby agresja przyjdzie do naszego kraju, że my będziemy stron będziemy przedmiotem tego ataku. Ja wiem, że mamy taką traumę po po tej katastrofie smoleńskiej po 10 kwietnia 2010 roku przedstawiano to jako chociaż nigdy tego nie udowodniono. Że to był, że był to rodzaj zamachu, tego ja nie chcę się odnosić w tym momencie. No, jeżeli ktoś kiedyś, jeżeli byłyby jakieś dowody, a sądzę, że to można by było te dowody znaleźć, współczesny świat jest dość <laughs> transparentny za pieniądze, czyli można za pieniądze i to duże, ale <laughs> to jest tylko kwestia ceny. No jesteśmy demokracją liberalną, a w demokracji liberalnej wszystko ma swoją cenę, i wszystko można zalegalizować, i wtedy już jest, nie ma korupcji, tylko jest po prostu rynek. Jeśli byłaby tam jakaś, jakiś dowód na to, żeby to była jakaś ingerencja rosyjskich służb specjalnych, to, to już przy obecnym stanie katastrofy relacji amerykańsko-rosyjskich. A i amerykańsko-chińskich, to znalazłby się ktoś, kto by te informacje upublicznił, chociażby z tego powodu, żeby zaszkodzić komu? Przeciwnikowi. Tym przeciwnikiem, wiadomo o świecie, nie ma, się, nie ma przyjaciół. Rosja jest przeciwnikiem Stanów Zjednoczonych i to Stany Zjednoczone mogłyby wykorzystać tę możliwość. I jeszcze pogorszenia, czyli tego strzału w plecy, który by jak tradycyjnie przy pomocy Polaków, który miałby zaszkodzić wizerunku Rosji. I nie chcę tego wątku pewnie wrócimy, nie chcę go w tym momencie rozwijać. Chciałbym tylko, żebyśmy odpowiedzieli na te podstawowe pytanie: nie twórzmy strachu przed Rosją. My się po prostu nie boimy Rosji. My się może, my się w ogóle, to, co, to jest wielkim naszym osiągnięciem że jest, że żyjemy w pokoleniach, które się już nie boją. Jeżeli się czegoś, jeśli mamy jakieś nowe obawy, to się obawiamy takich różnego rodzaju manipulacji, takiego rządu, takich tego złego sojuszu między koncernami, czyli tymi oligarchiami zagranicznymi, mediami, politykami, że one nami manipulują, że one, że one wypaczają demokrację. Że one są w stanie storpedować. No, nieraz mamy tego dowody. Nie powiem, że to jest jakiś strach, ale jeżeli jest jakaś obawa, to się, to obawa przed tym, że tak naprawdę te nasze pozory naszej suwerenności są, są bardzo, bardzo, nazwijmy to, nadużywane, prawda? Czyli już nawet nie, niektórzy nie przejmują się, ci, którzy nami manipulują i tu chcą i faktycznie rządzą. Oni nawet nie dbają o pozory zachowania tych, nazwijmy to sztafarzu, który by przedstawiał owo ich ingerencje jako rzeczywiste lub też obiektywne procesy, prawda? No bo wtedy, kiedy ktoś tam kimś manipuluje albo, albo terroryzuje, to to, co się dzieje, przedstawia jako obiektywny proces, proces niezależny, a swoje działania ukrywa i wtedy od czci i wiary odsądza wszystkie teorie spiskowe. Jak ktoś na niego pokaże palcem, no to co? To teoria spiskowa. Czyli wiadomo, ten, kto zwalcza teorie spiskowe najczęściej jest autorem tego spisku. No też boimy się, no boimy się tego, jeżeli jest, mamy jakieś obawy, ja to też, też jest słowo za dużo powiedziane, ale na pewno obawiamy się tego tak wielkiej wędrówki ludów. My nie chcemy naszego żadnego multikulti. To jest jakieś tam opowiastki które, medialne, które, które nawet nie są reprezentatywne dla tego przysłowiowej Polski z perspektywy krakowskiego przedmieścia. Wiemy, widzimy, jak z bliska wyglądają państwa, jakim są w głębokim kryzysie. Te państwa bardzo nieodległe Niemcy, Francja, Belgia. I które, które są już zdominowane, a za chwilę będą rządzone przez te napływowe mniejszości, przez te diaspory, które staną się większością. My lubimy ten stan rzeczy, który mamy. Jesteśmy w stanie absolutnie, tu nie ma żadnej wrogości wobec obcych, żeby nie było żadnej ksenofobii, żadnej niechęci tam poza jakimiś idiotami, którzy im to się czasami zdarza, ale oni są w stanie pobić Polaka z tego powodu że im się nie spodobało, I to są marginesy, to nie ma, nie ma, nie należy, to zawsze było i zawsze będzie, będzie jakimś tam marginesem patologii społecznych, które i tak w Polsce są minimalne. Kiedyś były, notabene, dużo większe, ta nietolerancja między nami była dużo bardziej brutalna, no kiedyś nas po prostu było więcej, byliśmy, tak, tak, byliśmy, tej młodego pokolenia było było, było no, znacznie bardziej byliśmy bardziej ludnym krajem, ludnym w młode pokolenie i które, no, które zawsze będzie się burzyć i, i będzie źródłem również wewnętrznych konfliktów, ale to jest prawo. To są te prawa państw, które nie wymierają i które mają silny przyrost demograficzny. My już go nie mamy, więc nie mamy już ten, nasz pro, ten problem mamy dziś na marginesie. Więc boimy się, albo obawiamy się tych, tej wielkiej migracji, wielkiej migracji, która nastąpiuje i która ma szansę nas ominąć. Niektórych nie ominęła i już nigdy nie wróci status quo ante, tak jak Szwecja nigdy nie stanie się tamtą Szwecją przed, przed tą wielką imigracją na tej jej teren. Tak znam, Niemcy, nigdy już nie będzie tamtych Niemiec, to będą te Niemcy turecko, azjatyckie, które no, przede wszystkim y, zdo, zostaną zdominowane demograficznie przez tych, którzy chcą mieć dzieci, a, a ci, którzy ich nie będą mieli po prostu wymrą w, w tym ostatnim pokoleniu bezdzietnym. Więc y, nie musimy, musimy, y, może nie musimy się a, w jakimś sensie y, y, nie musimy polemizować z problemem, chociaż dzisiaj tą polemiką, dzisiejsze nasze spotkanie jest polemiką, ale uważam, że nie należy tego tematu w dużym sensie kontynuować, między innymi dlatego, że jest tematem pozornym. I, i pod tematem pozornym strachy przed Rosją są tematem pozornym być może po to znowu żeby no, odwrócić naszą uwagę od, rzecz, od problemów znacznie ważniejszych. Ten strach jest nam zadany, albo naznaczony, albo nazwany, fałszywie nazwany i on nie, nie wzbudzą. Te fakty, które są współcześnie które prawdopodobnie będą, to już jest prognoza, nie wzbudzą naszych obaw. Zresztą nie mamy ku temu żadnych podstaw. Ja wiem, że zdarzyło się coś, co jest Czymś zastanawiającym, jak można coś głupiego zrobić, a zrobiono coś głupiego. No jest pewien język dyplomacji, niezależnie od tego, jak państwa, jakie państwa, które mają między sobą relacje polityczne, w jakim stanie te relacje są, ale jeśli państwa zachowują stosunki dyplomatyczne, to powstrzymują się od pewnych słów. Pewnych słów. Jak ten starzec, którego wybrano, którego wybrała amerykańska demokracja, niektórzy twierdzą, którego wybrały kilka stacji telewizyjnych. No tak, to taka to demokracja. Ten starzec ostatnio powiedział, że prezydent Rosji jest zabójcą. No i mamy ruch oczywisty w tym przypadku, w postaci wyzwania ambasadora rosyjskiego w Stanach Zjednoczonych na konsultację, co jest taką to jest znana formuła zapowiedzi, w istocie rzecz biorąc, yy, zawieszenia, a to jest droga do zerwania stosunków dyplomatycznych, i to już będzie problem. To jest jeden historyczny błąd Stanów Zjednoczonych. On może być jakoś załagodzony, ale Stany Zjednoczone w swoim konflikcie z, z Chinami mogły tylko być podmiotem równorzędnym w tym układzie trzech kiedy wróciłyby, o czym nieraz mówiliśmy, do swojej dobrej amerykańskiej polityki XIX wiecznej, a częściowo również XX wiecznej, czyli aliansu z Rosją. XIX wiek to jest w ogóle unikatowy okres wzajemnej pomocy i współpracy, lojalności, przyjaźni autentycznej, nie takiej fasadowej. Chiny są najpotężniejszym graczem, są i będą, do nich należy przyszłość. To, być, to już jest lider pod każdym względem. Ma wszystkie aktywa, albo, albo te, których nie mają inni, albo ma silniejsze aktywa od tych, którzy sądzą, że są ich równorzędnym przeciwnikiem. No i chyba Rosja, sta Rosja po tym ruchu, takim jak wiecie, czasami głupie słowo jest ważniejsze niż tysiąc jeden ważnych faktów. Przekroczyła jakąś granicę wiary w sens. Bo Rosja by chyba też chciała, też rozumie, że w tym układzie amerykańsko-rosyjskim yy, amerykańsko stają się te oba państwa równorzędnymi, razem stają się równorzędnym partnerem i samodzielnie stają się równorzędnym partnerem w stosunku do Chin. Że coś tu pękło, coś tu się skończyło, no być może również skończy się niedługo żywot w sensie politycznym, a może nawet w sensie biologicznym. Obu tych starych przywódców tych dwóch państw, obaj są już po wieku. Amerykański przywódca jest dużo starszy. Rosyjski przywódca też już ma sobą te 20 lat rządzenia, co też jest okresem bardzo długim, nawet bardzo. No i tu mogą zajść pewne zmiany personalne, które raczej będą miały charakter łagodzący, ale na razie mamy chyba jakieś, może jeszcze nie dno, to jednak zbliżanie się do tego katastrofy wzajemnych relacji, z czego się oczywiście będą cieszyć wyłącznie Chiny, ale to nie my jesteśmy na osi sporu, a w dodatku nie powinniśmy się pchać w do tego sporu i szczęśliwie milczymy w związku z tą potyczką słowną i tym załamaniem stosunków amerykańsko-rosyjskich i miejmy nadzieję, że Znając swoje miejsce w szeregu i, i, za, i wiedząc, że warto w takim momencie milczeć, zachowamy to mądre milczenie i powściągliwość. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję za zainteresowanie poprzednimi odcinkami, zwłaszcza tym o rządach starców, które nie trwają zbyt długo. To też jest w jakimś sensie nawiązanie do tej tezy. Bo jesteśmy w czasie, w którym wyczerpują się pewne nie tylko epoki w swojej misji, ale przede wszystkim kończą się, się rządy pokoleń i razem tak jak gdyby odchodziło pokolenie rządzące Europą, tą monarchiczną Europą spóźnionego XX wieku, który zaczął się dopiero po upadku tego świata, czyli w zasadzie w czasie I wojny światowej lub pod jej koniec, te, mimo że te elity przeżyły, tamte, oni przeżyli fizycznie, nikt ich nie zamordował, za Rosją, gdzie, gdzie zostali oni w dużej części przez bolszewików zamordowani, to jednak to, co jest, to jednak ich rola się skończyła. Tak samo dzisiaj mamy do czynienia z czymś podobnym. A ta niewiadoma, która jest przed nami, no wymaga zastanowienia i o przyszłości stosunków polsko-rosyjskich, o pewnej prognozie, w pewnym momencie postaram się coś powiedzieć. Dziękuję Państwu jeszcze raz za uwagę, dziękuję za zainteresowanie tą serią. Pozdrawiam najserdeczniej.